Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mysteriox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu pierwszego. Więc to już jest piąty odcinek. I postanowiłem, że w tym oto odcinku udostępnię wam w końcu tego modpacka, na którym gram. Trochę się na nim pozmieniało teraz. Nie ma bodajże dwóch, albo jednej, już nie pamiętam dokładnie. Trochę to już było chyba 3 dni temu, co się zmienia. Ale usunąłem tam Harvest, bo kurczę, mi mnie to wkurzało, że na przykład z tego, że po prostu były błędy z tym wszystkim. Że na przykład coś chciałem zrobić, jakiś przepis patrzyłem, a w ogóle co innego i potem muszę się z tym trochę pobawić. Nie wiem, czy będę na tym grał. Jak będę, to nie wiem, jakoś to się pomyśli, jak to zrobić, żeby te wszystkie roślinki były. Albo wygeneruję na nowo i po prostu spróbuję coś MCD ten zrobić, albo nie wiem. Ale ups, już zachodzi słońce, no tak jak mogłem się już przespać i dopiero wtedy nagrywać, ale to no, trudno ci mówić. To teraz to pójdę zrobić. A i jakby co, to ja już byłem właśnie w kopalni, trochę tego nazbierałem, udało mi się zdobyć 4 diamenty, bo już mam ten kamień filozoficzny. I teraz, o, przepalałem gdzieś. I teraz jak to było, chyba po bokach. Tak jest, w końcu zapamiętałem ten przepis. I tutaj niech sobie będzie. I raz, że byłem w jaskini, to tak sobie pomyślałem, że dzisiaj właśnie udam się do czegoś innego i to nie będzie tam jakiś Battle Tower. Tylko tak jakby dziwaczny taki dungeonik znalazłem, który wam właśnie chciałbym pokazać. I w następnym odcinku sądzę, że już się wezmę za jakąś budowę domku. Już raz go budowałem, tylko mi się niestety z save'em się coś stało i mi wszystko to cofnęło. Nawet tak nie za bardzo się oburzyłem, bo domek nie był taki jakiś szczególnie piękny. Ale dobra. Pochodnie. Fakt, drewna nie mam. Bo w tej skrzynce chyba nic, nic. A i tak widzę, że nawet z tej kopalni trochę cofnęło, bo miałem tego troszkę więcej, ale tam ważne, że diamenty zostały i to się liczy na razie. Dobra, tyle myślę, że starczy tego drewna. Sobie szybko przerobię jeszcze na patyczki. O, dobra, to już wszystko, niech już będzie, niech pójdzie już wszystko, dobra, tam sadzonki. Nie, zostawię, bo później się może sprzeda albo coś. I właśnie jeszcze jedno. Ogarnąłem modyfikację in-game info. Tak więc, może w kolejnej wersji będzie już, znaczy w kolejnej wersji tego modpacka, bo już go tam wrzuciłem na serwer i nie chce mi się, że jeszcze raz go wrzucać, więc to już będzie w następnej wersji, a podejrzewam, że już to dodam do następnym odcinku. Nawet może objaśnię na swoim forum, jak to tam skonfigurować, żeby się pokazywały różne wartości i z jakich stron ekranu ma się wszystko pokazywać. Ale dobra, miałem iść do tego dungeona. I chyba wezmę sobie jeszcze 1 kilo i zobaczę, ile mam kasy. Bo by się też przydała jakaś zbroja, chociaż żelazna. Czyli kilofik. Żelazo, żelazo tutaj jest, ale dobra, ja nie chcę przepalać. Wetnę jeszcze chlebek, może mi dano. Dziękuję, kolejny chlebciu do kolekcji. Ile ja tu mam kasy? 1000. Nie za dużo.
Czy ja za to mogę kupić? Mogę te pierdoły. A te, o kurze, te są drogie. O Jezu. A dobra, chociaż żeby to było. Czy założymy. Nie będę jakiejś takiej świetnej obrony, ale zawsze coś. To będzie. Będę miał trochę mniej obrażeń, będzie mi zadawać wszystko. Więc jeszcze mi musi przereagować, no kurczę, i jeszcze mi kilo wleciał. Fak. Znowu. Masz. Moje 462 złota sztuki. Ale dobra, czas ruszyć do tego zasranego dungeonu. I toporek zostawię tam niepotrzebny. Toporek i byś przyznał trochę żarcia. Ale no dupa nie ma, no to zróbmy, najwyżej będę głodował. I ja teraz gram na poziomie norma. Już chyba zresztą widzieliście i nie zamierzam go zmieniać, chyba że przybudowuję jakiegoś nie wiadomo co, będę zmieniał na peaceful, żeby mi te potwory nie męczyły. Czy ja tutaj zejdę normalnie? Zejdę. Łops, jeszcze jedno. Dobrze. Że w którą stronę to było? O, ten. Jak to się zwie uran? O, krypciu. Nie może przejść. Tam chyba szkielet. Ta, no, rzeczywiście pierdyknąłem pochodnie. No co, kuźwa. No, debilu, nie dojdziesz do mnie. Nie ma takiej opcji. Appetite. O, no to jest ten, co daje, co może dać mózga. Dobra. Creeper zdechł, jeszcze ten. Nie dał mózga. I chyba to nie ta strona. A to później będę to wszystko wykopywał. Tak więc nie krzyczeć na mnie, że zostawiam tutaj surowce, bo i tak po nie wrócę. A ja właśnie się udaję do tego i tam będzie jeszcze więcej tych surowców, tak więc nie krzyczeć z łaski swojej. Tylko tu kuźwa. Nie. Wiem, że mógł wybuchnąć i dać mi czosn, ale nie chcę. O! Jakieś coś soleju, jakiś buddysk, redstone, trochę artefaktów się oczywiście przyda, tor jak najbardziej. Później będę robił jakieś transportowe pierdy. O, w dupę, ale tego tu pełno. Fuck! Yeah. No i macie. Pełno glowstone. Ja idę sobie tędy. To mi jest trochę dziwne to takie. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że kopalnia, ale korytarze takie duże to nie były w kopalniach. Więc idę sobie tak dalej. Oczywiście na starym sobie przed cofnięciem, bo już tutaj nawet nagrywałem, ale tam mniej więcej wiem, gdzie co jest. I oczywiście tutaj jeszcze przyjdę takie, żeby wam pokazać. Jakie tutaj są jeszcze mniej więcej dungeony. O, i tam już jest pierwszy spawner. Trochę dziwne, za chwilę zobaczycie nawet. O, i taki szkielecik. Jak wejdzie sobie na tory, to wsiądzie właśnie do tego gówna. O, już mnie kuźwa bije. Nawet najlepiej, żeby nie właśnie...
Juuu. O, dobra. Kuźwa. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, płoń. Haha, jaki debil. Dobra. Idziemy dalej. Trochę tych spawnerów tutaj jest. Fuck, kuźwa, kolejny. Masz tutaj, nie będzie za mną jeżdżenia, fuck. Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. No jakim cudem, kuźwa, tutaj... Do widzenia państwu. Ja idę sobie ten... O, kuźwa. Tam jest konie. Tej! Tam jest Pegas. O, w dupę mać. A ja, kuźwa, nie mam tego. What the fuck? Nie ma, kuźwa, tutaj jeżdżenia. Jakim do cholery... Dobra, mamy Pegaza, no to wychodzi, albo jakiegoś wrogiego konia, który lata, ale... Ups, chyba jednak to jest wrogi koń, który lata, o fuck, man. Kuźwa, już myślałem, że to Pegas jakiś, a tu... Co to jest? Nie, to jest na pewno koń. Chyba, bo nie wiem. Czy jakieś wrogi, nie wiadomo co. Dobra, trochę pozbieram tutaj, żeby potem nie chodzić. Natomiast kolejny dungeon, którego na razie nie ma zamiaru zwiedzać, bo tam jest piekielnie. Może nie trudno, ale trochę jest tych potworów. Fuck, znowu leci jakiś skurczybyk. Przynajmniej będę miał skórę, a ze skóry będę mógł potem zrobić siodło, na który będę mógł założyć na nie. Na to siodło na konia i będę miał konika. Ha. Sądzę, tam może być coś ciekawego. Nie jestem na jakimś poziomie diamentów ani nic, więc wątpię. Ale mogą być tam skrzynie. Bo tam dalej jest redstone i jeszcze dwa korytarze. Które na boki idą. Tak więc chyba w jakiś tutaj wybierzemy. Halo? Idziemy tędy. Co my tu mamy? Fuck. Po czym nie stoję. No i już skurczybyk leci. O, w dupę mać. No. Jasne, kuźwa, jasne. No, 5 razy. Haha, skurwielu, nie ma tak łatwo. No, chodź tu, spadnij. No i do widzenia, pan tam. Mam przynajmniej mnóstwo tego. Gówno. No i dlaczego nie mogę tego stakować? Tylko po 3 można? No ale chociaż można, no. Ale mi nie jest to aż tak potrzebne. A tutaj gościu zleciał, ha. Ej, fuck, muszę zjeść chlebciu. No. Co tam jest? Fuck, wilkołak. Dupę macie jebaną. No coś tak na bok mi tutaj. Spadniesz na dół czy nie? No. Ale tutaj ciebie bokiem wymiję i... Będę musiał niestety diamentowym mieczykiem za tu z tego skurczybyka tam co się czai.
Wiem, że miałem złoto w skrzynce, ale no myślałem, że akurat tego to nie będzie. Będę się myliłem. Że nieraz będę się mylił w tej całej serii, ale... Gin. Won. Stąd. Zamknij mordę, kuźwa. No zginiesz czy nie? Ty... Więc widzicie, że złoty miecz to najlepszy dla niego. Ja pieprzę, spierdzielaj ode mnie. Tutaj jest gdzieś spad i by tam jeszcze wleciał. Zginiesz. No i... O ty skurczybyk, kuźwa, spieprzaj. Ile można ciebie... Diamentowym mieczem, ile można tylko... Potrzaskać. No. Na dół tam. I chyba na zdech. Albo nie bać, tutaj go słyszę. O, słychać go. Jak tutaj drżę mordę. A ty tutaj zginiesz, bo będę miał od ciebie kasiorę chyba. O ile można ciebie walić? O, zgon. No, już myślałem, że jest pełny ekwipunek i dlatego czasem właśnie i pewnie jak może zauważyliście, może nie, w którymś odcinku, chyba, że mi się nie nagrał. Jeżeli macie pełny ekwipunek i zabijecie jakiegoś potworka, to wam nic nie wleci, kuźwa, znowu. I zginąłeś. Się najeździłeś, kurczę. O! O! Kurczę, skoro nie mam tego przybliżenia. Kurczę, teraz tak się martwię, że zaraz tam wlecę, bo jakiś skurczybyk mnie tu wepchnie. Ops. Tam mogą być diamenty. Sobie tutaj zaznaczę. Później... Kurczę... Fuck. Saving chunks, cholera wie czemu. Tak więc no, krótkie cięcie, nie wiem co się stało. Do zobaczenia. No okej, okay, już myślę, że powinno być dobrze. Nie wiem co się stało w ogóle. Po prostu, nawet jak wszedłem jeszcze raz do świata, to znowu tam chwilę pochodziłem i znowu waliło saving chunks. Ale teraz myślę, że dobrze, a co zrobiłem? A to, że po prostu z tego Minecrafta przeinstalowałem. Tak więc jeszcze raz muszę zrobić ten tablecik transmutacyjny. Jak mi wywali kolejny raz i to w tym odcinku, to mnie normalnie... Coś mnie tutaj trafi. No i dobra. Nie będę wam demonstrował jak to działa, bo i tak już pewnie widzieliście, jeśli oglądali Jackboxa, to widzieli jak to tam wszystko chodzi. A ja w tym tak sobie pomyślałem, że sobie pozbieram jakieś surowce na mój piękny domek. I znowu dopomniałem czegoś, jak zawsze, muszę czegoś zapomnieć. Wyruszę na surowce i właśnie też będę wyruszał trochę drewna. I to nie chodzi tutaj o jakieś tam, nie wiem, drewniane domek albo coś, tylko po prostu takie dekoracje. Jeszcze nad jednym modem się zastanawiam, czego czasem nie dodać. Nie będzie nic nosił do generowania świata, tak więc nie będę musiał jeszcze raz go robić. Co ja chciałem? A, to, tak. I to mogę tutaj zostawić, żeby mi tylko nie wysypało tego Minecrafta, bo mi coś trafi. I chyba trochę muzyczka jest dla mnie za głośno.
tak, więc. No, dobra. Ajaj, lagi znowu, tylko że mi nie wyspało. Gdzie po prostu jakaś modyfikacja ma pewnie jakiś błąd. To dlatego. A z tego co jak właśnie ten przeglądałem logi, to właśnie to był ten. A Tale of Kingdoms. Przecież na nim już gram 4 odcinki i już nie wiem, ja tam jest chyba 2 godziny przegranek, no i wszystko pięknie chodziło. A teraz nagle boom i błąd. Nie wiem z jakiej paki, ani dlaczego. Nie wiadomo. Tak, chciałem ten, no, marmur. A marmur, dobrze pamiętam, był o ta. I tutaj jest ten taki śmieszny głosik. Jak dowiedzieliście, to dobrze. Nie pamiętam, czy go tylko zwałem, ja tylko tak na niego sobie spojrzę. O, właśnie tamten, ten skurczy byk. Chyba jedno jego walnięcie to 3 serduszka zadaje obrażeń, ale chyba właściwie nie nagrywałem tego. Więc tylko mówię, bo nie chcę jakoś zginąć od niego. Ani w ogóle jakąś głupią śmiercią. Nie wiadomo skąd i jak. Takie prowizoryczne zejście. Potrzebuję tylko 4 sztuczki. Ile? 4, idealnie. Bo będę robił to wszystko w tableciku. No tak, żeby było szybciej, no. Kurczę, no. Co by mi dało, jakbym, nie wiem, zmarnował 2 godziny na przykład na całego wykopywania tego całego marmuru, skoro w kilka sekund mogę zrobić tyle, że hoho i też nie za darmo, nie? Bo muszę coś stracić, żeby coś zyskać. Ale dobra, pójdę się jeszcze przespać znowu. Kurczę, no, to mnie trochę, nie wiem, trochę podłamało mnie to. Że tak nagle, boom i kurczę. Jakiś błąd. Ale dobra, już koniec przeżywania tego wszystkiego. Pewnie będę próbował jeszcze więcej drewna, ale właśnie też goliłem wtedy. Czy drzewa ścina, na żeby mieć miejsce na wybudowanie tego domku i że jednak się to też nie zapisało, cofnęło wszystko i muszę jeszcze raz tak więc. Tyle myślę, że wystarczy. A tylko ja teraz nie pamiętam czegoś. Jak ten. A zresztą zobaczycie. No i to jest właśnie baza. Zresztą tego aż tyle nie potrzebuję, no najmniej już zbiorę te 9, kurczę, no to raz, dwa, trzy. Bierzemy i spieprzamy. I taki chyba będzie dach. Jeszcze dach mogę zrobić właśnie z tych takich schodków z cobblestone'a, to będzie ładnie wyglądało, ale jeszcze się pomyśli. Jak nie, to sobie zamienię bazalt, dajmy na ten, na marmur i będzie dobrze. Kule są, te kryształki, te kuleczki tam kraftowe fruwają, bardzo dobrze, wszystko się pięknie spełni. Tylko, że jakiś problem jest z tym gównem. No, to coś już widzę, że też zostało cofnięte. I chyba jeszcze jakiś Enderman trochę potwierdził te klocków. Bo to chyba tam nie wyglądało. I tam klocki te dwa są, a jest. Ale chyba myślę, że jest dobrze, bo już tak. To już by mnie dawno ten. Mój dawno Minecraft wywaliło. Jak mi tak będzie co odcinek, muszę wywalać Minecrafta, to mnie chyba coś trafi. Dobra, miałem skończyć przeżywanie i na tym się skończyło, że cały czas przeżywam. Najpierw zrobię sobie cegiełkę. O, mamy. I teraz pach, learned, 1 MC. I to chyba też, tak.
Na przykład z 9 dirta będę mógł sobie zrobić na przykład 9 tego. Drewno ma trochę więcej. Osadzonka? Chyba tyle samo. No. A sadzonki są tutaj droższe, to ja sobie zużyję na przykład, dajmy na to uranium, nie. O, może to się da. Nie, gówno, nie da się. Może apatite. O, to się da. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze troszkę tego. O, i tak to się nie zmarnuje. Jak mi już nie będzie wcale w ogóle potrzebne, to znowu zamienię na MC i coś innego z tego po prostu wyjdzie. No, schował się wszystko. Jeszcze toporek też może zostawić. No i to było na tyle w tym odcinku. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejny. No a ja się z Wami żegnam. Cześć, na razie, pa!